Dobra, trzeba, kultura pojechała. Dobra, trzeba. Radio Koncyta. Dziewiąty dzień miesiąca września, piątek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat i nasz gość. Bardzo witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Dariusza Kucharskiego, historyka, członka Rady Programowej historyka. Prawa i Sprawiedliwości. Tak zwane pogańskie spotkania, proszę Państwa. Pogańskie spotkania. Panie doktorze, Parlament Ukrainy potępił lipcowe decyzje Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zbrodni wołyńskiej. Rada Najwyższa Ukrainy w przyjętej rezolucji uznała, że określenie tej zbrodni mianem ludobójstwa jest upolitycznianiem historii i przekreśla osiągnięcia wieloletniego dialogu historycznego na ten temat. Można tylko powiedzieć, że to, co zostało przyjęte przez deputowanych ukraińskiego parlamentu, no jest tak naprawdę mocnym uderzeniem w relacje polityczne między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Ukraińską. Ponadto jest to też uderzenie w prawdę historyczną i trzeba to jasno i zdecydowanie określić w polską rację stanu. Jeśli weźmie się pod uwagę badania historyczne i stan wiedzy na ten temat, bardzo szerokiej wiedzy historyków, ale i też również środowisk społecznych poprzez zasięganie tych informacji w tym zakresie, okazuje się, że prawda w rzeczywisty sposób jest po stronie nas Polaków. Tym bardziej, że te badania są prowadzone przez różne instytucje polskie naukowe, jak i również prowadzone kwerendy są pośród ludności jeszcze żyjącej przez polskich naukowców, które przeżyły tamte wydarzenia i to podlega gruntownemu sprawdzaniu i weryfikacji. Stąd polska strona bardzo mocno określa to mianem ludobójstwa, a jednocześnie podaje liczby, które są, jak wiemy, bardzo, bardzo duże. Postawa ukraińska ze strony patrząc ukraińskiej nie może dziwić. Oni będą bronili swoich realiów politycznych, a że politycznie, w polityce historycznej ukraińskiej odnoszą się w największym stopniu do działalności ukraińskich nacjonalistów właśnie pod znakiem ONU, UPA i tutaj środowisk banderowskich jest to najmocniejsze jakby środowisko obecnie polityczne i społeczne, najlepiej chyba działające na Ukrainie. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że oni będą zwalczać jakiekolwiek formy działania państwa polskiego i polskiego społeczeństwa również w wymiarze badań naukowych. Będą torpedować to na każdym kroku. Z drugiej strony patrząc na to, my Polacy nie możemy dać absolutnie przyzwolenia. Jeden wielki minus Polski, zawsze to podnoszę, niestety 26 lat wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej, to skutkowało tym, iż nie podjęliśmy właściwych, zdecydowanych kroków. Tak jak potrafiliśmy podnieść inne kwestie w naszych trudnych dziejach XX wieku, tak temat ukraiński ciągle był zbywany z różnych powodów, ale 26 lat spowodowało, iż przyzwyczajono się, że ten temat nie będzie ruszony. Wiemy, że społeczeństwo polskie, jak i również środowiska naukowe oczekują zdecydowanej postawy polskiego parlamentu i tym samym strony polskiej rządowej bez względu na barwę polityczną. Teraz nastał doskonały czas, aby ta kwestia została wreszcie jasno wyartykułowana. Nastąpiło to w lipcu ustawą Parlamentu Polskiego. Ona stworzyła o nadaniu dnia Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatela Rzeczpospolitej Polskiej. Wymiar bardzo szeroki i jednocześnie wskazujący na kim dokonano. Obywatela Rzeczpospolitej. Obywatelami Rzeczpospolitej byli wówczas wszyscy mieszkańcy II Rzeczpospolitej do 1939 roku narodowości polskiej, ale i również ukraińskiej, czeskiej. Czyli proszę Państwa, radio kończy. Bardzo szeroka płaszczyzna jest tego i tutaj nawet różne społeczności o Ukraińcach, nie tylko polskie, powinny ująć się za tą ustawą, że wreszcie nastąpiło uczciwe podejście i jasne, zdecydowane podejście strony polskiej do tego tematu, do tego zagadnienia.